Drugiego dnia listopada to data symboliczna, to jest rocznica urodzin Grzesia Grzyba i tegoż dnia dokładnie album trafia na ten rynek muzyczny tak zwany, ale jest to ostatnia płyta zagrana z Grzesiem Grzybem i o nim dwa słowa chciałabym. No szkoda, że jest to ostatnia płyta nagrana z Grzesiem, bo zapowiadało się wspaniałe granie, wspaniała przygoda, wspaniałe wspólne życie, jeszcze długie, długie lata i życie muzyczne i życie towarzyskie. To jest strata nie do zasypania. No bardzo, bardzo przeżyliśmy to wszyscy i dziękujemy Grzesiowi, że był z nami, że z nami nagrał tę płytę. Obiecujemy mu, że nie zawiedziemy go w przyszłości. To teraz aparacik. Teraz nagrywamy chyba. No tak. Można słuchać 10. studyjny album grupy Laboratorium, jednocześnie pierwszy i ostatni zagrany przez Grzegorza Grzyba. Opowiedz Marek o Grzesiu. Mamy utwór Grzybogranie. To jest coś, taka strata, którą Laborka poniosła od wielu, wielu lat. Strata najbardziej bolesna. Grzesiu był jakby jednym z kół napędowych tego współczesnego laboratorium, był kręgosłupem tego naszego obecnego trwania, obecnej twórczości Laborki. Był, ja to powtarzam się oczywiście, ale był naszym pięknoduchem, był wspaniałym człowiekiem, który oprócz tego, że był genialnym muzykiem, fantastycznie muzykalnym, ale był również naszym serdecznym przyjacielem. Takich ludzi po prostu się ogromnie żałuje, ale na zawsze zapadają w nasze serca, dusze i głowy. Nagrywamy płytę.